Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Siema, ja nazywam się Czechu i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam najróżniejsze sekrety i ciekawostki z mojej ulubionej gry Cyberpunk 2077. Nigdy wam w sumie tego nie mówiłem, ale chociaż uwielbiam oczywiście Wiedźmina 3, to Cyberpunka w mojej opinii naprawdę nie przebije nic. Jest to moja ulubiona gra, przynajmniej na ten moment. Stąd dzisiaj odcinek z najsmaczniejszymi nawiązaniami i sekretami, jakie możemy znaleźć właśnie w Cyberpunku 2077. Ale jeszcze przed tym mam dla was niespodziankę, to znaczy kodzik, który Eneba przygotowała specjalnie dla was, a który da wam aż 10% zniżki na wszystkie gry na stronie eneba.com. Więc nie dość, że możecie na Enebce gry kupić jakieś 3 razy taniej niż normalnie, to jeszcze czasem niektóre gry mają 15% cashbacku. Jeżeli wpiszecie ten kod, no to dostaniecie jeszcze 10% taniej gry. Sami możecie się przekonać klikając link w opisie. Pamiętajcie o tym, żeby używać mojego linka, dzięki wszystkim, którzy kiedykolwiek użyli tego linka. No i nie zapomnijcie wpisać kodu POLAND10, by dostać 10% zniżki. Kod jest ważny do 20 maja, więc lepszej okazji na to, żeby pokupować sobie gierki, chyba już nie będzie. A my, bez zbędnego przedłużania, lecimy. A zaczniemy sobie od sekretu, który niedawno został odkryty, a który to ukryty siedział w Cyberpunku aż 4 lata. Jeden z fajniejszych easter eggów w Wiedźminie 3 znajdziemy na górze Gorgona, na której to znajdziemy ukryte zdjęcie twórców Wiedźmina 3. Takie ciekawostki uważam za naprawdę świetne, ponieważ każdy z tych ludzi nieźle się napracował, by stworzyć grę. I chociaż małe podziękowanie w postaci właśnie takiego ukrytego zdjęcia, to naprawdę coś fajnego. Przynajmniej ja bym się cieszył, gdybym pracował nad jakąś grą, no i jeszcze na samym końcu można by było znaleźć moje zdjęcie w owej produkcji. Tym bardziej spodobała mi się informacja, że w Cyberpunku 2077 również takie zdjęcie możemy znaleźć. I jest ono dużo sprytniej ukryte niż to z Wiedźmina 3. Żeby je odnaleźć, musimy udać się szybką podróżą do Brandbury i Buron w Little China, a potem udać się musimy przed siebie, aż nie dojdziemy do restauracji Tom's Diner. To generalnie ta sama restauracja, w której spotykamy się z Takemurą, czy odbywamy taką pierwszą poważną rozmowę z Silverhandem. Tym razem jednak nie będziemy wchodzić do restauracji, a udamy się na jej dach, gdzie znajdziemy lornetkę. Czy jakkolwiek się to tam po polsku nazywa. Po angielsku Coin Operated Binoculars, a po polsku nie mam bladego pojęcia. Chociaż Coin Operated to też bez sensu, no bo my tu w sumie nie płacimy. Whatever. To nie jest istotne. Istotne jest to, co się stanie, jeżeli przez to całe urządzenie sobie popatrzymy. Całe nic, jak widzicie. Dopóki nie popatrzymy na sprytnie schowane logo CD Projekt Red. Bo wtedy nasz ekran zacznie się bugować, a naszym oczom ukaże się zdjęcie właśnie ekipy odpowiedzialnej m.in. za stworzenie Cyberpunka 2077. No i zajebiście, spakowałem giereczkę. Mega robota, jak zwykle. Może to nowy easter egg? Zbugowany jest też czasem świat Matrixa. Chyba każdy wie co to za film, ale zawsze pokazując wam ciekawostki, staram się wytłumaczyć to jakoś łopatologicznie dla osób, które nigdy przykładowo nie widziały filmu, czy nawet nie grały w Cyberpunka, a mimo to oglądają moje materiały. Zdziwilibyście się generalnie, ile takich osób jest swoją drogą. Więc Matrix to absolutnie legendarna trylogia filmowa stworzona przez braci Wachowskich, konkretnie przez Lanę i Lili. Jeżeli Lana i Lili nie brzmią wam jak imiona męskie, które mogą nosić bracia, to macie rację, ponieważ obaj bracia są teraz właściwie siostrami i chociaż przyszły na ten świat pod trochę innymi imionami, to w trakcie życia postanowiły dokonać korekcji płci. To co wam teraz powiedziałem, to w sumie powiedziałem bez sensu, bo nie ma to związku z filmem. Ale uznałem, że to całkiem ciekawe i w sumie nigdy nie słyszałem tej historii. No i bracia, a teraz siostry Wachowski, stworzyły właśnie filmy Matrix. W świecie Matrixa ludzkość jest kontrolowana przez sztuczną inteligencję, która to stworzyła symulację rzeczywistości, aby utrzymać ludzi w stanie uśpienia. Ludzie żyli w tym świecie w ciągłej iluzji, nieświadomi prawdziwego świata. Główny bohater Neo w pewnym momencie został uświadomiony przez grupę buntowników, że to wszystko to jedno wielkie kłamstwo, no i generalnie dalej dział się młyn. Do samego Matrixa w Cyberpunku znajdziemy naprawdę sporo nawiązań, ale o większości mówiłem wam już przy okazji poprzednich odcinków, więc dzisiaj skupimy się tylko na jednej z nich, czyli na reklamie, jaką możemy znaleźć w Cyberpunku 2077. Konkretnie chodzi mi tutaj o tę reklamę.
I ta cała reklama, którą teraz widzicie, to nawiązanie do pierwszego Matrixa z 1999 roku, w którym to znajdziemy nieomalże identyczną scenę. Lots of guns. W Cyberpunku znajdziemy wiele nawiązań do Matrixa, bo oczywiście w Johnny'ego Silverhanda wcielił się Keanu Reeves, czyli aktor, który właśnie swoją popularność głównie zyskał dzięki trylogii Matrixa. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. A właściwie skoro już mówimy o Keanu Reevesie. Keanu Reeves to chyba najbardziej kochany aktor z całego Hollywood. W przeciwieństwie do innych współpracowników, ten nie jeździ Ferrari, nie kłóci się z ludźmi, często rozmawia z fanami i często przy tym zachowuje się, jakby to on był fanem, a nie na odwrót. Did you see Duke Kaboom in Toy Story 4? Yeah, he's my favorite character. Canada's greatest stuntman. Well, I'm glad you liked it. I really liked playing Duke Kaboom. A w internecie możemy nawet znaleźć filmy i zdjęcia, jak siedzi sobie i pije wódeczkę z bezdomnym, czy jeździ metrem i ustępuje innym ludziom miejsca. I o ile takie sytuacje normalnie nikogo nie dziwią, to ten chłop jest warty jakieś 1 miliard 600 milionów złotych. To sporo. I zazwyczaj ludzie z takimi pieniędzmi zaczynają zapominać, jak to było kiedyś. Ale nie on. I za to kochają go wszyscy ludzie, w tym też ja. Tym razem nie opowiadam wam tej historii bez powodu, bo ciekawe nawiązanie właśnie do tych sytuacji możemy znaleźć przejeżdżając się metrem po Night City. Między innymi nawiązanie do mema Smutny Keanu Reeves, które odwzorowane zostało nieomalże identycznie w Cyberpunku. Ale też w Cyberpunku znajdziemy nawiązanie do pewnego filmu, a konkretnie to do Keanu Reeves oddaje miejsce w metrze w Nowym Jorku. Właściwie to nazwa tego filmu to Keanu Reeves cede el puesto en el metro de New York. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale chyba to co powiedziałem. No i na tym filmie oddaje on miejsce jakiejś kobiecie, która prawdopodobnie była w ciąży. I bardzo podobną sytuację możemy znaleźć również w Cyberpunku. A skoro jesteśmy już w metrze, to myślę, że mogliście nie natrafić na wiele ciekawych interakcji, które możemy tam znaleźć, więc czemu by ich wam po prostu dzisiaj nie pokazać, skoro podróżowałem tym metrem jakieś 2 godziny wczoraj. Zaczniemy sobie chronologicznie od tego, co mnie spotkało, czyli od mało smacznej interakcji, aczkolwiek całkiem prawdziwej. Wiesz, co jest tu najgorsze? Ścisk? Ja, ten pierdolony smród. Nie pachnie najładniej. Człowieku, smażyłbyś gówno na szczynach i by nie jebało jak tutaj. Jest to tak zwana prawda. Podróżując metrem możemy też natknąć się na pewnego gościa, który będzie chciał od nas pieniądze. Mam obowiązki. Ja? Przecież sama prosiłaś. Trzymaj. Owszem, mówiłem. Ale znajdziemy tam też m.in. nawiązanie do serialu Edge Runners. Przed rozpoczęciem podróży zabezpiecz swoje gniazdo neuralne przed ewentualną kradzieżą drzazgi. I jest to oczywiście nawiązanie do Davida i Lucy, którzy takie drzazgi z niezabezpieczonych gwiazd neuralnych w metrze właśnie kradli. Ale w metrze możemy znaleźć też ciekawą interakcję dwójki osób, które rozmawiają o nowym przepisie, który ma zostać wprowadzony przez N-Card. Myślę, że wprowadzą ten przepis? Niech spróbują jebani. To jest zamach na podstawowe prawa człowieka. Jak można żądać od pasażera, żeby kupował podwójny bilet tylko dlatego, że więcej waży? W korporacji nie ma pasażerów. Jest tylko towar. Kurde. Albo będę musiała zrezygnować z metra, albo zbankrutuję. Jak nic? Trzeba zrezygnować. I co? Wszędzie będziesz biegać na piechotę? Pieprzone N-Card. W metrze możemy też spotkać taką dziewczynę, która mówi takie słowa. You lonely, honey? I can help. Jest to nawiązanie do filmu Blade Runner 2049 i do absolutnie legendarnej sceny właśnie z tego filmu. What a day. You look lonely. I can fix that. No i w metrze raz na jakiś czas możemy też spotkać grajków. Czasem ludzie nie zwracają na nich uwagi, a czasem nieźle się na nich wkurzają.
spierdalaj. Jeżeli chodzi o ciekawe interakcje, jakie możemy znaleźć w metrze, to by było właściwie tyle. Zostańmy przy naszym Johnny i o ciekawostkach o nim, bo naprawdę ciekawa rzecz zadzieje się w momencie, kiedy podczas anomalii Relika postanowimy spojrzeć w lustro. Ej, kurwa. Chociaż ja pierdolę. Zobaczymy wtedy zamiast swojej własnej postaci, to właśnie Johnny'ego Silverhanda. Ciekawa też rzecz wydarzy się, jeżeli spojrzymy w lustro podczas wizyty jednego z naszych partnerów. Przytuli nas on wtedy i da buziaka, albo klepnie w tyłek. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Jeżeli oglądacie regularnie odcinki z ciekawostek na tym kanale, dobrze znacie również tego gościa, czyli Denisa Cranmera. W odcinku wszystkie... Chyba nawiązania do Wiedźmina w Cyberpunku 2077 skupiłem się na jego imieniu i nazwisku, które jest ciekawostką, bo takie same imię i nazwisko dzierży jeden z krasnoludów właśnie w Wiedźminie. A dzisiaj skupimy się nieco więcej na misji, która jest bezpośrednio z nim powiązana, a która nazywa się numer 1. W dużym skrócie, w klubie Afterlife zaczepić nas może Denis Cranmer i zaproponować, abyśmy pominęli Fixera i wykonali dla niego pewne zadanie. Mamy udać się do pewnego miejsca i zabrać to, co znajdziemy w lodówce. Jeżeli się zgodzimy, okaże się, że to, co jest w tej lodówce, to nie przesyłka, a człowiek. Będziemy musieli go wtedy wrzucić do samochodu i dostarczyć na miejsce. Jeżeli to zrobimy, usłyszeć będziemy mogli nieco więcej, kim w ogóle on jest. To kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii. Chirurg numer 1. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Claws potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Claws bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę do Ameryka. Denis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Claws specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. I generalnie jest to nawiązanie do serialu Office. W tym serialu mogliśmy spotkać bardzo podobnego gościa. Zresztą po prostu zamiast wam to tłumaczyć, puszczę wam fragment tego odcinka, to od razu zrozumiecie nawiązanie. Tell me a story, Hide. In Japan, Hato Sajin, number one, steady head. One day, Yakuza boss need new head. I do operation. But mistake! Yakuza boss die! Yakuza very mad! I hide fishing boat, come to America. No English, no food, no money. Daddy, give me job. Now I have house, American car, and new woman. Daddy, save life. My big secret. I kill Yakuza boss on purpose. I could search him. So best! Przypomnij, jak masz na imię? Chirurg numer 1. Pewna ręka. Tell me a little about yourself, Hide. In Japan, Hato Sajin, number one. Steady hand. Mega ciekawe nawiązanie może nie do serialu, ale do filmu Predator. Z kolei znajdziemy na dachu portu Orbital Space w zakończeniu Songbird w DLC Phantom Liberty. Ciężkie zdanie. Jeżeli zdecydowaliśmy się w zakończeniu Phantom Liberty stanąć po stronie Songbird, w misji Dzień Próby i uciekniemy razem z nią z miejscówki Hansena, powie ona, że po pewnym czasie mamy się z nią spotkać. Faktycznie, po jakimś czasie wyśle nam ona namiary i jeżeli pojedziemy w tamto miejsce, znaleźć będziemy ją mogli w pewnym wanie. W tamtym miejscu możemy znaleźć też sporo ciekawostek, m.in. ukryte nagranie, o czym mówiłem wam w odcinku Ciekawostki i easter eggi z najnowszego DLC do Cyberpunka 2077 Widmo Wolności, ale też generalnie cały ten lot na Księżyc organizowany jest przez Mr. Blue Ice'a, o czym też mówiłem wam w jakimś odcinku. I chociaż myślałem, że to koniec ciekawostek, jakie możemy znaleźć w tamtym miejscu, to nieprawda. I zanim pokażę wam całe nawiązanie do Predatora, chciałem wam też pokazać podejrzanego typa, który jest kolejnym potwierdzeniem na to, że za tym całym wylotem na Księżyc stoi właśnie Mr. Blue Ice. Jeżeli zaraz koło tego całego vana, w którym siedzi Songbird, przeskanujemy pobliskiego bezdomnego, na ekranie nie wyskoczy nam imię czy nazwisko, tak jak zawsze, a wyskoczy nam jego nazwa, podejrzany typ. I będzie miał on też niebieskie oczy, które zmienią kolor, kiedy się do niego zbliżymy. Strasznie to creepy i strasznie to fajne. Jak cały wątek generalnie pana niebieskiego. Okay.
Tego bezdomnego możemy spotkać zaraz przed tym, jak wsiądziemy do vana, którym to za zadanie będziemy mieli pojechać i włamać się do Orbital Space. Ale po przybyciu do Orbital Space wcale nie musimy się tam od razu włamywać. Możemy na przykład udać się na sam środek tego Orbital Space, gdzie znaleźć będziemy mogli ciekawy ogród. Kawał dachu, co nie? Tak, ogromny. Ale to oczywiście nie koniec ciekawostki, bo kiedy udamy się trochę dalej, znaleźć będziemy tam mogli naprawdę ciekawą scenę. Jest to generalnie nawiązanie do Predatora. Przy ciele tej ofiary rzekomego Predatora będziemy mogli znaleźć też notatkę o nazwie Lis Doby, którą wam po prostu teraz przeczytam. Znaczy pewnie lektor. I znowu jesteśmy razem. Tylko ty i ja. Taki sam księżyc, taka sama dżungla. Co noc wymykam się na ten dach, żeby powspominać. Jak to możliwe, że wyszliśmy z piekła na ziemi bez jednego draśnięcia i dopiero to pieprzone miasto, pieprzone Night City, rozdzieliło nas na zawsze? Gdybym mógł, wyciąłbym w tkance tego potwora twoje imię. A póki co przychodzę tutaj, bo tylko wśród tych drzew nie czuję się sam. I cała ta scena, jak i notatka, jest nawiązaniem do filmu Predator z 1987 roku, a konkretnie do tej sceny, w której to Mac wygłasza swoje przemówienie do zwłok Blaina, czy tam Blaina, jakkolwiek się to czyta. Here we are again, bro. Just you and me. Same kind of moon, same kind of jungle. We're on number 10 night, remember? Whole platoon. 32 men chopped into meat. We walk out, just you and me. Nobody else. Right on top of. Not a scratch, not a fucking scratch. You know whoever got you. He'll come back again, and when he does, I'm gonna cut your name right into. I'm gonna cut your name into. Ciekawa jest też teoria, kim tak naprawdę jest ten Predator i istnieje szansa, że to Melissa Rowry, czyli postać, o której więcej powiedziałem wam w odcinku z ukrytymi misjami. Pasowałoby, bo lubiła ona zabijać, ale też posiadała Mantis Blades, tak samo jak posiada ten Predator. Ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie domysły, nie mam nic więcej na poparcie tej teorii. Kolejne nawiązanie do filmu to postać o imieniu Len Nero, którą to znaleźć możemy w misji Bezład. W misji Bezład próbujemy pomóc Judy ustalić, co się stało z Evelyn, bo ta zniknęła zaraz po skoku na Compeki Plaza. Evelyn to ta dziewczyna, która pomogła nam właśnie w skoku, dostarczyła cenne informacje, gdzie znajdziemy relik i złożyła nam propozycję, byśmy po prostu wydupcyli Dextera i przynieśli zamiast mu, to po prostu bezpośrednio jej ten chip. Lenny Nero to postać, która sprzedaje braindance'y, a w jednym właśnie z tych braindance'ów miała wystąpić Evelyn Parker. I jest to nawiązanie do filmu Strange Days z 1995 roku, a konkretnie to do Leonarda Lenego Nero, który tak samo jak ten z Cyberpunka był handlarzem na czarnym rynku nagraniami Squid, które w filmie były bardzo podobne do braindance'ów z Cyberpunka. Swoją drogą tego handlarza podczas misji Bezład możemy też zabić. Pewnie o tym nie wiedzieliście. No i też pewnie nigdy do niego nie przyszliście po wykonaniu misji, no bo w sumie po co, on tam nic nie ma. A jeżeli to zrobimy, no to będziemy mogli też odbyć z nim krótką pogawędkę. Masz coś fajnego na sprzedaż? Nie tak fajnego jak to, co ode mnie ostatnio kupiłeś. A skoro już mówimy o nawiązaniach do popkultury, czas na dwa ciekawe nawiązania do absolutnie legendarnej gry, GTA San Andreas. O tym, że w Cyberpunku możemy spotkać Big Smoke'a już wam mówiłem, nie tylko w pełnym filmie, ale też zrobiłem o tym shortsa. Ale do Big Smoke'a możemy znaleźć też nawiązanie w misji Drag w Dogtown, a konkretnie to na telefonie, za pomocą którego kontaktujemy się z Reedem. I na nim możemy znaleźć zamówienie Big Smoke'a, czyli... I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Jeszcze jedno nawiązanie do Big Smoke'a, a właściwie to do Little Smoke'a, możemy znaleźć w tym oto miejscu. Kiedy przybędziemy w to oto miejsce, znajdziemy tam dwóch martwych gości, którzy ewidentnie jechali motorem i całkiem ciekawą drzazgę. Zapis rozmowy JC i Little Smoke. Ta, słyszę cię! Jedź za tym cholernym pociągiem, JC. Jedziemy! Nie możesz go zhakować i zatrzymać! Bez szans. Próbuję go dogonić! Kurwa, jedzie pociąg z drugiej strony. JC?
co z tobą? Miałeś jedynie śledzić ten cholery pociąg, JC! Jest to nawiązanie do absolutnie legendarnej misji San Andreasa, w której to za zadanie mieliśmy podążać za pociągiem. A jeżeli wspominamy już o zamówieniu Big Smoke'a, pewnie nie wiedzieliście, ale pizza z ananasem w Cyberpunku jest zakazana. Chociaż w Cyberpunku taką pizzę czasem możemy znaleźć i sobie leży, to jeżeli przeskanujemy jednego z przestępców w Night City, ten będzie miał napisane: nielegalne używanie ananasa lub produktów pokrewnych z ananasem. Ustawa o zbezczeszczeniu pizzy, artykuł 1.5a. No nie będę ukrywać, że też jakimś fanem ananasa na pizzy nie jestem, ale to już chyba troszeczkę przesada. I tym pizzowym akcentem sobie dzisiaj zakończymy. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale. I jeżeli sami znaleźliście jakieś ciekawostki w Wiedźminie czy w Cyberpunku, to piszcie je na hashtag ciekawostki na Discordzie, bo jak piszecie je w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, to ja je po prostu gubię po jakimś czasie. A tak zawsze będę mógł sobie tam zajrzeć i przeczytać, co tam ciekawego odkryliście. I generalnie wszyscy będą mogli tam przeczytać, co się interesują ciekawostkami, tak? A jak już mowa jest o Discordzie, no to zapraszam, bo jest to największy fanowski cyberpunkowo-wiedźmiński serwer na całym świecie. Także no, nie być tam, to wstyd. Pamiętajcie o kodzie POLAND10 na Enebie, bo dostaniecie wtedy 10% zniżki, a i też pamiętajcie, żeby korzystać z mojego linka, a my widzimy się standardowo za kilka dni. Do zobaczenia. A kurwa, rzeczywiście! A kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, to wszystko boli!